Mieszkańcy 3 miejskich ośrodków i 18 gmin Suwalszczyzny wybiorą nowe władze samorządowe. W mieście Sejny, najmniejszym miasteczku subregionu, mieszka według stanu na ostatnią środę 4870 mieszkańców, z których niemal 85% znajduje się w rejestrze wyborców. Kolejnym co do wielkości ośrodkiem Suwalszczyzny jest Augustów. W królewskim mieście spośród 27 537 augustowian wypowiedzieć się w wyborach samorządowych ma prawo 22 922 mieszkańców królewskiego miasta. To nieco ponad 83% tutejszej populacji. Największe miasto subregionu to Suwałki. Według danych opublikowanych na stronie PKW miasto liczy obecnie 66 564 obywateli. Jednak prawo oddania głosu to przywilej zaledwie 53 854 osób. To niecałe 81% Suwałczan. Ilu uprawnionych wybierze się do lokali wyborczych, nie sposób przewidzieć, choć jesienne wybory parlamentarne pokazały, że Polacy umieją się zmobilizować. Skoro wybraliśmy się do lokali wyborczych, by wskazać skład dość odległego od naszej małej ojczyzny parlamentu, to tym bardziej warto pójść i w niedzielę, 7 kwietnia, by wskazać osoby, które będą rządziły naszym najbliższym otoczeniem – gminą, miastem, powiatem. Nie można też zapomnieć o podlaskim sejmiku, w którym jest zaledwie 30 miejsc, a chętnych niemal 260. Lokale wyborcze otwarte będą od 7 rano do godziny 21. A my, wzorem lat ubiegłych, możliwie często będziemy informować w mediach społecznościowych o tym, jak mieszkańcy urokliwej Suwalszczyzny korzystają z przywileju głosowania.